Wojewódzki. Figurski. W dobrej formie od rana. Tylko w radiu. Witam. Przestań. Ale byłem po prostu powiedziałem witam. Przestań. Witam. To twoje pozorna grzeczność. Ile taka. To jest? Drugi tydzień, tak? Drugi tydzień. Słuchaj, to już twoja szyja zamienia się w jakiś wielki korbowód, wiesz? Wyglądasz jak glebogryzarka teraz już. Ale tylko od brody do szyi. Przestań. Przestań. Zdejm je i więcej nie zakładaj. Matka cię prosiła. Mówiła, dzwoniła do mnie. Panie Michale, pan porozmawia. Mama, panie Michale, niech on, mówiła. No. Niech on przestanie nosić to coś na nosie. Kto mu to wymyślił? Kto mu podpowiedział? Gdzieś ty to znalazł? W sklepie z reflektorami. No dobrze. No to dzień dobry. Zebrzyjmy się i róbmy. Tak jest, proszę. Słuchaj, no szok. Zrywaj się. No mam szok od samego po prostu wejścia do studia, szok. No mów. Mama piłkarza Roberta Lewandowskiego wróży synowi wielką przyszłość. Nie zgadniesz, co powiedziała. No mów. Żeby takie rzeczy piłkarz robił w szatni. Co się stało? No posłuchaj. Mój Bobek trafi do Barcy. Za moich czasów mówiło się zupełnie inaczej. Ja też, ale żeby piłkarz taki... Kreta spuścić, czy to jest... Jezu, Bobek trafi ale do Barcy. Ale jak do Barcy? Jak to możliwe? Ja mam ostatnio problemy z Barcą na parterze, wiesz, bo coś mi spuszka nawaliła i w ogóle nie działa. Wybija. Co robię, ciągle remis. Święta Hanna, męczennica, odfarfała dzisiaj na pierwszej stronie, widziałeś? I patrz, potwierdza się, że jest to jednak prawicowa gazeta, bo w normalnych okolicznościach trochę by zsunęli, żeby tej piersi... Nie pokazali zupełnie. Ty, ale jeszcze jedna rzecz a propos piłki nożnej, bo podobno wczoraj był jakiś mecz. Nie wiem, jaki był wynik, nie wiem, jak grali, ale nie ty zobacz... Nie rzeczy, bo przyjdą podpalić dom. Co? No zobacz. Isia? Ojejku. Proszę państwa, zawodnik w czerwonej koszulce kica, wykiwać i... A ten w pasy? Rozumiesz, ewidentnie z tyłu. Ale cieszy się tylko jeden. Ten co jest kiwany, ewidentnie niezadowolony. Ten, co jest kiwany, moim zdaniem jest faulowany. To jest trochę taka alegoria do PiSu i Palikota, prawda? No podobnie nie trafił jego bobkiem do jego Barcy. Nie. Poranny wojewódzki i figurski. Co już od rana do 10:00 w SC Rock. Jeszcze kostuchę podnosisz, co jeszcze powiedzieć chciałeś? Kiedy ostatnio miałeś bobka w Barcy? Tak szczerze. Wiesz co, za każdym razem jak myślę o twoich okularach, to jakoś mi tak lepiej idzie. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF w SC Rock. W SC Rock. 7:45, czas na delikatny przegląd prasy. Że dzisiaj w Super Expressie zaczyna się materiał od naszego ulubionego słowa na S? Szok! Szok! No mów! Szok! Szokuj mnie! Na lotnisku Okęcie nikt nie bada pasażerów. No co ty? No. Naprawdę? A kiedyś były badania? Tak, kiedyś taki pan bardzo stawał. Przepraszam, ja mam wrażenie, że pan ma wyrośnie przerośniętą prostatę. Czy mógłbym pana zaprosić tutaj na bok? Panu chyba coś na plecach wyskoczyło. Zapraszam do kabinki na chwilę. A propos badania prostaty, słuchaj, dzisiaj Czarek Pazura we Fakcie zupełnie jak Sławek Zieliński. Nie wiem. Kto dzisiaj wie, kim jest Sławek Zieliński? Ach, to prawda. Wszyscy ci młodzi ludzie już wyszli z tej traumy i normalnie mają heteroseksualny związek. Edyta Górniak i ten Darek, co bardzo schudł ostatnio ze względu na bardzo poważne problemy, niestety schudnie jeszcze bardziej, bo piszą, że rozwód jest zupełnie nieunikniony, wiesz? Naprawdę. Szok. No niestety, dalej pracują razem, on dalej ustawia spotkania, więc szansa zaproszenia do twojego lub mojego programu jak na razie równa zero. W sobotę dostaniesz, ty też, Michale, w sobotę. I ty, słuchaczu, i ty, słuchaczko. I nawet Boguś Potoniec. No szok. Szok. No. W sobotę wszyscy dostaniemy SMS-a od prezydenta. Naprawdę? Malutkie rączki 60-letniego prezydenta będą wycinały. Ja się odcinam od malutkich rączek, mów dalej. Wyślę SMS-a do 2 milionów Polaków, wyobrażasz sobie? Ewa Min... Ten tak będzie siedział i tak, który to jest, jak się nazywa ta jego żona? Maria. Maria, które to jest? Leszku dopiero 1043. Maria. Ewa Minge, kojarzysz tę projektantkę? Bardzo brzydka, jak zarobiła kanapa. Zarobiła 24 punkty karne, uważaj, w jedną minutę. Prawdopodobnie złamała przepis z parkowaniem za 3 punkty, podszedł funkcjonariusz. Proszę otworzyć szybkę, spojrzał, o Jezu, 24. Kobieta o twarzy z fastrygą na plecach. Och, bałem się, że powiesz z fastyką. Dolnośląskie, szok! 27-latek z Brzegu Dolnego ukradł rower. Szok! W artykule ukradł rower, bo bolały go nogi.
Słuchaj, wyjaśniła się ta tajemnica porażek Roberta Kubicy, którego wynarodowiliśmy go już dawno temu. Ale słuchaj, wyobraź sobie, że stanowi jego obronie wielki mistrz rajdowy, Niki Lauda. No, pamiętam, bo to się palił. Tak, żyje jeszcze, wygląda trochę już jak E.T., ale ma się dobrze. Natomiast słuchaj, staje w obronie naszego Roberta i mówi, patrz, te bolidy to gówno. A po niemiecku jak to będzie? Bo to jest Scheisse. A na dole, słuchaj, no, strony sportowe muszą przemawiać trochę innym językiem do swojego czytelnika, prawda? Tak. No, słuchaj, jest artykuł zatytułowany Górnik musi kupić wisio. Co musi kupić? Wisio. Słuchaj, za wiele klas skończyłeś, żeby to zrozumieć. Dobra. Słuchaj, chciałem powiedzieć, że w Węgorzewie 14-latka zadzwoniła na komisariat, mówiąc, że razem z siostrą spiły się wódką. W artykule siostry bliźniaczki spiły się wódką. Skończył na sushi Maciej i Zięta. O nie, dobrze, to głupie. No tak. Przeżyli dramat, by wyrwać się z nałogu. Akcja Trzeźwa Polska. Adam Więcek się wyrwał z nałogu. Mhm. Zabił teścia, by ocalić swoją żonę. Boże, co za historię. Liczymy trupy? Nie, nie, ja bym policzył gołe żony prezydentów, bo u mnie są dwie. No co ty? Tak, jest Carla Bruni. A, jest ta księżna Leticja. Ta. No i jest zdjęcie naszej. Letycja Olic. No co ty, nasza też? O fu, powinni tego zabronić. Ja się odcinam od fu. Ja się odcinam. Poczekaj, uratował go trawnik, dzieci, a już bandyci. Wisiał na telefonie, jak odcinał auto. Zjadła śledzia. Społecznicy oszuści. Okazało się, że żywego. U mnie zjadła żywego śledzia. Zaszypali potem, naprawdę? No. A u mnie w ogóle, wiesz co, najstraszniejszy to ten DeVito z tego banku. A poza tym wszystko jakoś dobrze wygląda. Rudy Schubert. No. Podrywałem na Chińczyka. Myślałem, że on. Okazuje się, że on zawsze miał przy sobie takiego małego Chińczyka, który go wypuszczał. No co ty? No. A co on potrafi, ten Chińczyk, że podrywa? Czekaj, no tak czytam. Próbuję doczytać. Myślę, że miał Chińczyka, no, brał wentyl i pompował Chińczyka. O, fuj, to za straszny dzień. Poranny wojewódzki, figurski. Poranny WF. 25 minut po 8:00 to jest sympatyczna kategoria znani z tego, że są znani. Najwięcej takich można znaleźć w internecie. Dorota Guardias. No ale ty patrz, że zobacz ja na tą stronę. No ja mam, spojrzałem. Ja kliknąłem w Guardias. Ja też klikłem w Guardias. Nie, ja klikłem w Guardias. Wiesz, że jej największym atutem jest to, że ona ma męża. Ale wiesz gdzie? A najmniejszy jest biust. A wiesz, gdzie ona ma męża? Ona ma tam męża? Nie, w Łodzi. Oj, myślałem, że tam, gdzie bolidy robią, według Niki Laudy. Nie, nie, ona ma męża w Łodzi, a mieszka w Warszawie, tańczy. I jest artykuł, proponował mi samochód za seks. No właśnie. Powiedziałam, że jest idiotą. No jak tak? Jakby typowana na faworytkę obecnej edycji Tańca z Gwiazdami Dorota Guardias w rozmowie z Galą opisuje swoje doświadczenia sceniczne. W przeszłości występowała na weselach. Śpiewała w kapeli rockowej, a przez krótki okres parała się modelingiem oraz startowała w konkursach piękności. A to znaczy, że to są jakieś stare zdjęcia. Jakby do mnie przyszedł prezes radia i powiedział, dam ci samochód za seks, wziąłbym i samochód, i seks. Naprawdę. Naprawdę? A nie naprawdę. Zapytałbyś jaki? A jakby cię przed Zygmunt Solosz na przykład. Bym ci powiedział, zrobię ci seks z samochodem i zrobię ci zastawę taką na przykład. Dzisiaj wąsy i tam na parkingu stoi dwuletnia Oktawia prawie nówka. Znaczy ja ci powiem, ja pracowałem kiedyś w TVP, wiesz co, jeszcze za czasów tego prezesa i byłem trochę taka Skoda faworyt, wiesz. A ja niestety miałem to wszystko tylko bez samochodu. Do parkingu. No, trzeba przyznać, że Guardia rzeczywiście ładnie się ogląda. I proszę państwa, ja uwielbiam prognozę pogody, jak ona mówi, bo ja się w ogóle na mapie nie koncentruję. Prawda? Patrzę tylko, czy w górach jest ładnie. No słuchaj, teraz zgadnij, o kim to będzie. No. Za każdego zwalnianego prezes nagradzał ją czekoladką. Co, ile ona zwolniła, zdaje się, całe nie, TVP jednego. Nie, ja się odcinam, świnia. O kim to jest? Boże jedyny. Słuchaj, to jest dziewczyna ta do tej pory dobrze uposażona z przystojnym chłopakiem, który był dobrze uposażony. Wiem, to jest ten taki był film Charlie i Fabryka Czekolady. Twój zdaje się bardzo kolega swego czasu. Czy ty się od tego też już odcinasz? Proszę, bo słuchawki mi nie działają. Czyś ty coś majstrował? Ja nie rozumiem, dlaczego nigdy nie ma zgody między nami w tym temacie. Niezgoda. Ale poczekaj, przeczytam. Kasia Niezgoda to zła kobieta. Tak napisali. Chiluńkę. Biedna, wykorzystywana przez wielbłąda kobieta, tak myśli wiele osób. Ta opinia bardzo często pojawia się w komentarzach przy artykułach. Tak, a to dziennik dalej donosi. Patrz, oni się upadli na puszystych. Widzisz, najpierw ja, teraz niezgoda. Pani Kasia zarobiła miliony na zwalnianiu ludzi, to w tym jest podobno ekspertem najlepszym w Polsce. Swoją pracę wykorzystuje z satysfakcją. No tak, jaki masz komentarz?
A o czym mówiłeś? Przepraszam, bo się zamyśliłem. Ojej, straszne, oni też padli na tę puentę. I jak oceniacie, ile osób wywaliło tak na oko? Coś tam jeszcze znalazłeś? Wiesz co, jest po prostu mi tak przykro to, za to, co zrobiłeś. Słuchaj, mówiliśmy już o tym, że... Cieszę się, że twój smutek trwał tak krótko, no. Że tą Hanię Lis wyrzucili, to... Bo ją co wyrzucają tak co tydzień, nie? Tak, tak. Ja tak się zastanawiam, że któregoś dnia powstanie taka nowa dyscyplina olimpijska. Hanna wypadka od aniołów, tak zwana. Wiesz, jaka to będzie dyscyplina? No. Rzut Hanną Lis. To dobre, ale Farfał jest trochę na to za mały, tak mi się wydaje. Wiesz, przepraszam, pan prezes Farfał. Pan prezes Farfał, pan, tak. Pan prezes Obersturmbannführer Farfał. Ja się odcinam, On nie był Obersturmbannführer. On był kto? Hitlerjugend. Poranny wojewódzki Figurski. Poranny WF. Wiesz co, weźmy zabawki i chodźmy do domu. Przepraszamy pana Farfała, nigdy nie był ani Führerem, tylko był normalnym, zwykłym polskim skinheadem. To bardzo ładne. 8.30, proszę państwa, dzisiaj mamy temat przewodni. Znaczy fragmenty tego tematu. Członki dzisiaj będą Tuska. Poranny wojewódzki Figurski. Poranny WF. Zwróć uwagę, że od jakiegoś czasu te twoje niby kace, te zatrucia, te chandry, to wszystko, ale to się wszystko zaczęło od tych okularów, wiesz? Od tego nacisku? Naprawdę, myślę, że tak. Po prostu któregoś dnia, tak jak już będziesz zupełnie sam wieczorem w domu, po cichutku, jak nikt nie będzie patrzył, jak zasłoniesz wszystkie roletki, zdejmij je na chwilę. Czy dam radę? Zdejm to brzemię z siebie. Ale ty byłeś u spowiedzi, że kazali ci je nosić? To jest pokuta. No właśnie, o to pytam. Tata nosił, mama. Mojego brata to nawet zaszyli taki raz. Naprawdę? I się poprawiło. Ale wiesz, już lepiej chyba było zbroję założyć niż te okulary. To ci naprawdę w niczym nie pomoże. Proszę państwa, no teraz przejdziemy do tematu, który jest dzisiaj tematem naprawdę życiowym. Ja planuję schudnąć trochę na wakacje. Pożyczysz mi je? Proszę. Ale tylko na 10 dni. Myślę, że wystarczy. No to już. Proszę. Premier Donald Tusk, proszę państwa, dzisiaj jest naszym bohaterem. A właściwie nie premier jako taki, tylko różne fragmenty premiera. No właśnie, powiedzmy tak, wnętrze premiera. Organy. Chociaż te zewnętrzne, zdaje się, też wchodzą w te klauzule, prawda? No tak, można przecież wziąć sobie na przykład rękę premiera, albo to, co jest na zewnątrz, inne sterczące. Otóż, proszę państwa, Donald Tusk, jako że już więcej poparcia zdobyć nie może w społeczeństwie, postanowił zaoferować coś więcej. Tak, niż cud. Cudy tuskowe w tej chwili mają charakter, oddaje tobie, co kryje w sobie. No, mają charakter par excellence. I trochę takie ex cathedra, prawda? I takie erebur. To prawda. No. Transplantolodzy, proszę państwa, cieszą się i ręce zacierają, albowiem już niedługo będzie można rozczłonkować Tuska i każdy weźmie sobie to, co będzie chciał. Mało tego, rodzina Tusków poszła dalej. Tusk zmusił swoją żonę, dzieci, kanarka Rysia oraz psę Sabę i też podpisali kartę dawcy. Ja bym się zapisał na przykład na pewne elementy Kasi Tusk. Nie wiem, czy ty widziałeś ją kiedyś. W ten sposób wyraziłem zgodę, by po śmierci moje narządy wewnętrzne mogły komuś uratować życie. Nie mam pewności, czy ktoś będzie zainteresowany moimi narządami, ale deklaracja jest ważna i do jej podpisania namawiam wszystkich. Powiedział premier dziennikarzowi TVP Info. Bo to jest piękny gest czego? Po prostu ludzkiej solidarności. Miłosierdzia takiego, wiesz. Potrzebujesz wątroby, dzwonisz, pytasz o premiera, premier mówi jadę. No, ja słyszałem, że akurat, wiesz co, jeszcze jakieś 15 lat temu podobno źle było z tą wątrobą. Naprawdę nie najlepiej, dlatego tutaj bym rozważył, czy nasze nie są w lepszym stanie. O, tu mów za siebie. Proszę państwa, posłuchajmy o motywacji, żeby nie być gołosłownym. Tak. Nie ukrywam, że większą motywacją byli ci wszyscy, którzy czekają na pomoc, bo motywacje sportowe dzisiaj jednak siłą rzeczy musiały zejść trochę na plan dalszy i cieszę się, że dzięki zaangażowaniu wielu artystów, dziennikarzy, aktorów, że ta nasza armia dobrej woli ludzi, którzy chcą namówić Polaków na oddawanie krwi, na oddawanie szpiku, kiedy jest taka potrzeba i narządów, że ta armia rośnie. No, ta jego popsuta krew mogłaby naprawdę zaszkodzić niektórym członkom Ale Prawa jak się Polakowi przeszczepi niemiecki członek, to jak to on już wtedy nie jest w 100% obywatelem Polski? No wiesz, nie daj Boże rękę na przykład, która cały czas się będzie podnosić na góry, nasz naród, tak, prawda? Albo salutować, pięć piw zamawiać. Proszę państwa, ciekawi jesteśmy, co na to Tadzik Cymański o inicjatywie. Ja bym od Cymańskiego nie chciał nic. Posłuchajmy. To nie jest obowiązkiem, ale jest powinnością dzielić się z innymi tym, co mamy na tym świecie. Bywa różnie, jedni mają wiele, drudzy mniej, ale myślę, że jest też szczęściem być zdrowym i mieć zdrowie takie, że możemy ofiarować swoją pomoc, sprawność, siłę, a czasami krew, co jest najbardziej znane, ale w tych czasach przychodzi nam czasami podzielić się właśnie czymś więcej.
Także jest to dobre, że ludzie, którzy powinni być przykładem i ważne funkcje państwowe, którzy takie funkcje pełnią, deklarują. To jest przykład i myślę, że mieliśmy przykłady takiej wspaniałomyślności i części. I nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Bardziej jest to wiadomość pokrzepiająca. Przykład i myślę, że każdy z nas, i pan, i ja, myślę, że to się zaczyna zdobywać coraz więcej zwolenników. W ogóle zgoda na transplantację. I dobrze, że jest taki trend i niech tak pozostanie. Wiesz co, ja bym wziął od Tadeusza Cymańskiego. No. Jeżeli przyszłoroczne święta okażą się takie jak te sprzed 2 lat, czyli jak śniegu nie będzie, to bym skalp pożyczył, bo jego się tak sypie. A ja myślę, że on po prostu popełnił jeden błąd i to taki błąd merytoryczny. Ja nie wiem, co Tadzia Cymański miał z biologii, ale on mówił o narządach, jedni mają więcej, drudzy mają mniej. No, to już chyba, że on ma 3 wątroby albo 4 nerki. No, chyba, że mówimy o tym narządzie. A, tu mnie zaskoczył, że on jest wielojajeczny. Ale pamiętaj, że on jest z Trójmiasta, oni są statystycznie mniejsi. Ja bym sobie, jakbym mógł coś wziąć od wysokich urzędników partyjno-państwowych, ja bym sobie od prezydenta wziął krew. Dlaczego? Bo ja lubię krwawą mery. To jest w ogóle taka inicjatywa i parafraza tej kiełbasy wyborczej, prawda? Którą Frutus chciałby ukręcić sam z siebie. Zresztą siostra Leonilla, dobrze z nami zaprzyjaźniona, już podobno ma pomysł na członki Tuska. Proszę. Na kilogram flaczków uspokojonych ze 40 deka włoszczyzny, rosół, pewnie kostka rosołowa i woda. I ze 2-3 łyżki mąki. To wszystko pokrajać w paski. I teraz tak. Flaki sparzyć, czyli zagotować w wodzie. Wodę zlać. Jeżeli mamy dobry rosół, zrobić sobie dobry rosół, to dajemy rosół. W dynę dajemy wodę i kostki rosołowe. Z tym, że jeżeli flaki są twarde, to najpierw dobrze spogotować ich same, a pod koniec dać jarzynę. I tutaj dole zależy, ile jest tych flaków, dolewamy tak wody, żeby to było takie właśnie płynne, ale nie znowu bardzo prawie sam rosół. Tak, to prawda, ona jest zaskoczona tym, co robi. Ona jest niezaangażowana, zaskoczona. Ja bym na końcu dodał szczyptę Elżbiety Kruk, ale tak do 45%. Ewentualnie troszeczkę podsmażył jeszcze na Chojarskiej, prawda? Oj, na Chojarskim podsmażył i boczuł się trochę z Ryszarda Kalisza. Ale nie, to będzie za tłuste, nikt tego nie przełknie. And now, ladies and gentlemen, poranny wojewódzki i górski. Poranny no to służy człowiekowi. Ja już o tym wcześniej myślałem, no dzisiaj takie jest kropka na D. Dobra inicjatywa, nic na tym nie stracę, tak? Bo ja już na tym nic z tego już nie będę miał, a myślę, że jak jestem zdrowy, a moi członki komuś posłużą, więc to będzie dobra rzecz. Mam doświadczenie w rodzinie, bo mamy osobę, która dostała nerkę od dawcy i stwierdziłam, że może komuś i ja się kiedyś przydam. Może troszeczkę dlatego, żeby samemu zostać jeszcze trochę na tym świecie i komuś pomóc, żeby żył dalej, nie? Jak już nas zabraknie. Każdy człowiek powinien raz mieć taką wiedzę, możliwość skorzystania z niej, zastanowić się jeszcze wcześniej. No, pomóc zawsze warto człowiekowi, bo człowiek sam by chciał pomóc, prawda? Jak ty byś miał komuś oddać nerkę, to by była taka narkonerka, prawda? Szczepienie mojej nerki komukolwiek od razu łączyłoby się z pójściem na odwyk. Poza tym nos by się zmienił i pojawiła się tendencja do noszenia bardzo dziwnych przedmiotów na nosie. No, ale przynajmniej na parkingu człowiek by odżywał. Ach, proszę państwa, Donald Tusk jako ten, no co tu dużo mówić, anioł dzisiaj, który jako pierwszy zdecydował się publicznie oddać cokolwiek. Proszę państwa, podobno jego okrężnica wstępująca została zadeklarowana. Zastawka Gerlacha, nie wiem czy znasz, i wyrostek robaczkowy oddał. Naprawdę? Tak, wyrostek robaczkowy oddał, miał go w domu. Miał go w domu, więc go oddał już. Poczekaj sekundkę, bo muszę się zdecydować, bo jednak sytuacja organizacyjna prawna. Dobrze, ze szpitala MSW ja dzwonimy, Warszawa. To co, dział sterylizacji? Dział sterylizacji, no nie, no do rejestracji dzwoń. Na rezonans magnetyczny. Dział diagnostyki obrazowej? Może być. Dobrze. 2, 8, 4, 2, 6, oczywiście do kierownika. Tak. Obrazowa diagnostyka. Ta wątroba wygląda mi trochę jak bitwa pod Racławicami. Tutaj co znalazłem, pan na to, panie docencie? Znalazłem, że układ pokarmowy człowieka tworzą 2 wielkie gruczoły. Mi się wydawało, że one są na zewnątrz, te 2 wielkie gruczoły. Ale to mówisz tylko o kobietach. Aha!
No tak, to nie napisane jest. Ja jestem dzisiaj taki jakiś nieobecny. Ja wiem. Ten gruczoł ci dzisiaj troszkę nie zafunkcjonował. A wiesz, że można też wyciąć odbytnicę? To jest napisane i dać? Czyją odbytnicę chciałbyś przyjąć? Naprawdę można przeszczepić odbytnicę? No tak, czyją odbytnicę chciałbyś przyjąć? No, dyrektora tego jedynki kiedyś? No na pewno nie. Używana odbytnica? No na pewno nie Raczka na przykład. Przestań się śmiać z tą Karaczką, to jest kulturalny człowiek. Albo Jacka Poniedziałka. Ja bym chciał jeszcze ją odbytnicę. Wiesz, ja mam czasami zaparcia, że prawdopodobnie się czuł swobodnie, wiesz? Jest już ciemno, jest dobrze, mi wszystko. To może do piosenka odbytnicy. To może do Wiesława Iskry zadzwonimy. A Kądzielewski nie odbiera? Techniczny, poczekaj sekundkę. Ty, ona się... Anna Siusiak, widzisz u góry? Naprawdę, obok Pięćgosia, Siusiak, zobacz. Siusiak, nie Siusiak. Aha. Kiedyś Ewę Kasprzyk zapytali w jakimś wywiadzie taką aktorkę, jak ona mówi na męski penisa. Czy mówi siusiak, czy mówi fajfus? Tak. I ona powiedziała, że ona zawsze używa zdrobnienia drugiego imienia mężczyzny. Że jak na przykład masz Paweł na drugie, to ona mówi, pokaż mi swojego Pawełka. Jestem Andrzejek na przykład. Ty jesteś Andrzej? Andrzejka, a ty Rajmund jaki jesteś? O Jezu, a ty jesteś Władzio. No pokaż mi swojego Władzia. O fu, jak to brzmi. Co najmniej tak jak Wisio. Wisior powiedziałeś? Wisio, nie Wisior. Aha, Wisior. Poczekaj sekundę. Czesław, Czesia. Bogumił, Bogusia. Szpital, w którym pracuję dopiero od 11, to podejrzane trochę, co? No szczególnie jak chcesz umrzeć przed 11. To nie tyle podejrzane, co smutne. To co, do pani Kusiak zadzwonimy? Do Kusiak dzwoń, bo to jest dobre nazwisko. Ale to jest rehabilitacja dzienna. No to dzienna, to już się dzień zaczął. Jak ciężko się dodzwonić, proszę państwa, do szpitala. Ja rozumiem tych wszystkich ludzi, którzy umierają na ulicy, bo oni po prostu nie mają innego wyjścia. Czekaj, jeszcze patrzę, jakie narządy, okrężnica wstępująca. Choroby wewnętrzne, wiesz? Dzisiaj też założymy taki kantor wymiany narządów, że na przykład jak dasz wątrobę i jelito kręte, możesz dostać trzustkę i śledzione, a za pęcherzyk żółciowy 12 metrów okrężnicy. To jest naprawdę używane narządy, kupno, sprzedaż. Dobry pomysł tej gruby? Bardzo dobry, jeżeli jeszcze raz powiesz do mnie gruby. Co będzie? To nie wiem, co zrobię. To ja spróbuję. Gruby? Był kiedyś taki film. Jest mi teraz przykro, ty świnia. Naprawdę? O. Jeszcze tak patrzę. Jelito ślepe, poprzeczne, kręte, przewód trzustkowy. A ktoś tu wszedł, co to jest? Na Sławka wszedłem. Strona www.sławek.pl. To pewne, a tu jakie nazwisko, słuchaj? Czerlunczakiewicz. Halina Krasińska-Czerlunczakiewicz. Ona się musi zajmować tylko i wyłącznie wyrostkiem. Ona na dziale logopedycznym pracuje. A, to dlatego ma takie trudne nazwisko. Wiesz, coś mi się zdaje, że niestety się nie dodzwonimy akurat tam. To może pójdźmy Kononowicza, wiesz? Prawdopodobnie zlikwidowali. Proponuję Chojarską. Co ty na to, skoro już poruszyłeś temat otyłych? Czy myślisz, że Stevie Wonder ma jelito ślepe, czy nie? Ale co, on też? I on nie wie. Tak, ja popieram taką akcję pana premiera i myślę, że jeżeli miałabym taką możliwość, oczywiście też bym podpisała. Nie ukrywam, że kiedyś u nas dziecko z rodziny wypadek miało i też myśmy oddali już, podpisaliśmy taką zgodę na oddanie właśnie organów, która to na pożycie dwóm osobom bodajże. Dlatego uważam, że każdy powinien takie coś podpisać, bo jednak ludzie potrzebują, a nie ma takich dawców, nie? Także jeżeli będzie taka możliwość, chętnie podpiszę, a życie jest różne. Możemy jutro zginąć, czy za tydzień, czy za rok, czy za 5 lat, to rozumiemy w życiu, nie? To wielka nie? myśl Danuty Chojarskiej, że życie jest różne. Proszę państwa, Danuta Chojarska naprawdę oddała, 12 lat temu oddała swój umysł jednemu z członków. Ja rodziny. Mam wrażenie, jak patrzę na panią Danutę, że ona wiesz, nie tyle oddała, co przyjęła swego czasu za dużo organów. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. W Esce Rock. W temacie tego różnego życia, o którym mówiła Danuta Chojarska, piosenka Puenta. Życie to chwila, Miśku, wiesz? Ja to dzisiaj czuję. Ty wyglądasz dzisiaj jak jeden wielki chory organ. Nie pytaj jak. Trochę taka sobie ślepa kiszka, wiesz? Jesteś wielicie grubym dzisiaj, zdecydowanie. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. W Esce Rock. Państwo się zastanawiali, skąd te dziwne dźwięki na antenie Eski Rock, to tłumaczymy. Dzisiaj tematem przewodnim organy. Organy. Proszę państwa, premier Donald Tusk... Kasta i fuga brzmią zupełnie jak śledziona i anus Donalda Tuska.
przed meczem charytatywnym gra o życie na rzecz polskiej transplantologii, podpisał kartę... Transplantologii, Pało. Pan? Pan co? To nie jest paleontologia. To, aj, to ja tu mam źle zapisane. On jeszcze żyje. To nie traktuj go jak skamielinę, no. Proszę bardzo, transplantologii. Donald Tusk, proszę Państwa, postanowił oddać, ofiarować wielkodusznie wszystkie swoje organy, które, no, póki co jeszcze grają. Tak. Miśku, bardzo, bardzo cię proszę, naprawdę, powiedz, w co włożyć ci palec, żebyś poczuł się lepiej. Dobrze, zadzwońmy do osoby, jak twierdził, namówił też żonę i dzieci na zgodzenie się i podpisał w ich imieniu in blanco kartę dawcy. No to zaraz sprawdzimy, czy to prawda. Dzwonimy tam, tym gdzie... Tym bardziej, że to młoda nerka. Tak, tak, no, świeża. Naprawdę się przyda, no. Mhm. Jakby w tym wieku można sobie spokojnie poradzić z jedną, prawda? Piękne te organy, naprawdę. Świeże, młode. Mhm. Takie niezakurzone jeszcze. Wiesz co, ile ona ma lat? Kasia, 21. Bardzo zdrowe. 21, no to świetnie. Mhm. A czy ja mógł... Halo? Halo? Oj. Co się stało? Jezu, wypadła jej nerka. To zdaje się to. A słuchaj, a zewnętrzne organy też można zamawiać? Ja bym chciał, ma bardzo zdrowe. Chyba się nagrywamy. Dzień dobry, pani Katarzyno. MSWiA klinika się kłania. A może nie nagrywajmy, zadzwonimy za pół godziny. Naprawdę? No tak, ale to już chyba, ten numer chyba już jest spalony, więc pani Kasiu, bo tata podpisał kartę dawcy i jest zamówienie na pani nerkę, także jedzie karetka do pani. Bardzo prosimy, w tej chwili Michał Milowicz wymaga natychmiast... Proszę się schłodzić. Nie, Milowicz, a nie! Poranny wojewódzki i figurski. Dzwoń do Agaty. Dzwoń do Agaty. Już od rana do 10:00 Ale co, dzwonimy do następnej znanej córki? Ja siebie w ogóle nie słyszę, ty mnie nie zamykaj. Ty się naprawdę dzisiaj źle czujesz, naprawdę się nie słyszysz? Do Agaty Buzek zadzwonił, chociaż dobrze. Ja bym nie chciał od niej za wiele, wiesz, bo ona... Znaczy, ona na pewno nie jest jeszcze tak świeża jak Kasia Tusk. Oj, Kasia Tusk, słuchaj, naprawdę była u mnie kiedyś gościem. A najgorsze jest to, że ten Sekielski tak patrzył w jej w dekolt, wiesz. Naprawdę? Tak. I myślał sobie, takie płucko. Och, mówi, teraz my do Morozowskiego, a ona mówi, o nie. Ona zdaje się nie ma poczucia humoru, żeby było weselej. No to nie będziemy brali jej poczucia humoru, weźmy myślenie. Mhm, halo? Dzień dobry, czy to pani Agata Buzek? Tak. Witam się w szpitalu MSWiA. Moje nazwisko Misiura. Proszę pani, pan Jerzy Buzek podpisał tutaj kartę dawcy w pani imieniu. Nie wiem, czy pani zna tę sprawę. Bo tutaj, nie. Bo tu jest zamówienie na nerkę. Ja połączę z ordynatorem. Momencik. Dzień dobry, pani ordynator. Martenka z tej strony, szpital MSWiA Warszawa. Kłaniam się bardzo nisko. Czy mam przyjemność z panią Agatą Buzek? Tak. Dzień dobry. Proszę pani, w myśl karty dawcy, która została w tej chwili podpisana przez premiera Donalda Tuska, a co za tym idzie reszty członków Platformy Obywatelskiej, w tej chwili, no jako że pani widnieje na tej karcie, chcielibyśmy z panią porozmawiać na temat no, udostępnienia organu, ponieważ mamy zapotrzebowanie. Czy to jest odpowiednia chwila? Halo? Może ustalmy datę. 20 września 76 Pyskowice. To pani, tak? Tak. Proszę pani, bo byśmy chcieli tą nerkę jakoś odebrać, bo tutaj tata podpisał tą kartę in blanco, bo tutaj też jest tam śledziona i inne organy, natomiast ta nerka najbardziej by nas interesowała, bo mamy pacjenta. Zabieg oczywiście odbywa się w warunkach klinicznych, proszę pani, także nie ma się co obawiać o zdrowie. My oczywiście fundujemy też państwu rekonwalescencję w odpowiednich przeznaczonych do tego placówkach rządowych, więc myślę, że to będzie kwestia naprawdę 6 dni, kiedy pani dojdzie do siebie po zabiegu. Czy pani jest przygotowana w tej chwili? To może my wyślemy po prostu karetkę i będziemy rozmawiać na miejscu. Halo, pani Agato. Dobrze, proszę prosić tutaj za... Pani Agato, prosimy się chłodzić przez najbliższe 3 dni, dlatego że organ musi być w naprawdę dobrym stanie. I niech pani nic nie pije, dobrze? Jeżeli to jest w ogóle możliwe. I żadnych seriali absolutnie, dlatego że to zawsze podnosi temperaturę. Mhm. Dobrze? Halo? Halo? Tak, no słyszę, dobrze. To my jedziemy w takim razie, dobrze? Dziękujemy bardzo. Nie, proszę mi powiedzieć, co to jest. Dobrze, no to w takim razie jakoś przez teraz albo nigdy, wie pani, no niestety inaczej nie potrafimy tego określić. No, no jak... dobra, już mi panowie powiedzą, no, co to za, osoba jest potrzebująca. Znaczy, mamy ją? Naprawdę? Nie, ja jeszcze... Trzymaj! Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Mówi, że ja chory jestem, proszę pani.
Proszę pani, to pani chora. Tusk, panie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Jak najszybciej kieruję pismo do premiera. Do wszystkich skieruję, żeby Tuska wyrzucono do Forum Obywatelskiego. Zarządem kategorycznie ja, jako światowy człowiek. To jest hańba według Tuska dzisiaj. To jest hańba, to nie Platforma, ale to zdrajcy ojczyzny. Mówię wam, bo to jest zdrajcy ojczyzny. Mówię wam, jeszcze raz powtarzam. Dokładnie. Polacy i PiS to razem, razem biją się o wolność, o demokrację, o stołki. To proszę państwa, no, twarde stanowisko Krzysztofa Kononowicza, który no, zajął stanowisko w sprawie oddawania organów. To kandydat oczywiście we wszystkich możliwych wyborach, jakie się w Polsce zdarzają. Jest jeden kandydat. Jest jeden narząd, który bym wziął od Kononowicza. Ale jeden. On się pięknie denerwuje. Sweter? Sweter. Przeszczepiłbym sobie sweter. Donerweter, gdzie mój sweter? Proszę państwa, nasza inicjatywa, no, w zasadzie nie nasza, tylko premiera, inicjatywa o oddawaniu organów, w tej chwili zatacza zupełnie nowe kręgi, albowiem takie rywalizacyjne. Przerodziła się w tak zwane współzawodnictwo dawców, które Platforma rzuca w twarz. No, Przemek Gosiewski zdecydował się już dać. Podobno da 1,5 metra wzrostu. Podobno nie wzięli. Nowa Sól. Platforma. Dobrze. Nowa Sól. Dobra. To stacjonarne numery, wiesz, może być problem. Ciekawe, że do Nowej Soli Krosna i Sulęcina są dokładnie takie same i do jeszcze do Zielonej Góry są takie same numery. Bo oni mają jeden numer, jeden telefon. Aha, rozumiem. Poczekaj, ale niech spojrzę. Nie, różnią się. Dobra, zdaje się, że w Nowej Soli próbujemy w takim razie. Wiesz co, ja myślę, że od Jarosława Kaczyńskiego, tak patrzę, co mógłbym wziąć. Ja się od tego stanowczo odcinam. I on ma jedną rzecz, której ma dużo. Ja się odcinam. Chociaż nie, poczekaj, od Jarosława nie, możesz mówić. Tak, od żółci bym wziął sporo. Dlaczego ci musisz płotek pomalować? 12 litrów żółci dziennie. Poczekaj, w Krośnie już zajęte. A ty na przykład oddałbyś swojej córce amylazę ślinową? 2, 4. Ona jest na to jeszcze stanowczo za młoda. Wiesz, ja z nią porozmawiam, jak skończy ten ale ja ci pożyczę film, gdzie oni tę amylazę ślinową jeżeli wymieniają. Jeżeli kiedykolwiek zobaczę, jak ona amylazę ślinową z kimkolwiek robi, to zobaczy. To będzie ostatni dzień. Będzie miała do czynienia z statusem. Zielona Góra. Dobrze. I pamiętaj, ten telefon do kosmiki. Tak. Dzień dobry panu. Halo? Warszawa się kłania. Platforma Obywatelska Warszawa, moje nazwisko Misiura. Tak, witam serdecznie. Proszę pana, dzwonimy w sprawie współzawodnictwa dawców. To jest ta inicjatywa ministra Nowaka, oczywiście pod auspicjami Donalda Tuska, który parę dni temu podpisał tą kartę dawcy. Czy ja mogę z panem rozmawiać na temat współzawodnictwa dawców? Słucham pana. To momencik, ja połączę, bo jest w tej chwili ordynator Misiura tutaj, bo mamy kłopoty z, już panu mówię, tam jest kwestia przełyku, dwunastnicy i dwa razy chyba okrężnica, tak panie ordynatorze? Dzień dobry panu, witam serdecznie, ordynator Martenka z tej strony, witam. Jakże mi miło rozmawiać z Platformą Obywatelską, tym bardziej, że Zielona Góra to są moje strony. Słuchajcie, no w tej chwili chcemy sprawę przeprowadzić zupełnie bezboleśnie, mamy najlepszych specjalistów do dyspozycji. Kwestia oczywiście przyjazdu do Warszawy, no bo nie będziemy całego sprzętu wozić do Zielonej Góry. Ilu macie tam członków w okręgu zielonogórskim? To nie jest okręg. To jest chodzi o powiat, czy chodzi o region? No w powiecie ilu będzie? Powiecie zielonogórskim jest ze 110. No to 110. Słuchajcie, no więc teraz tak. Za chwilę kolega tutaj wam przedstawi listę organów, które w tej chwili potrzebujemy. Wiecie, że zbliżają się wybory. No musimy się jakoś pokazać, musimy się jakoś popisać. Najwyższa pora naprawdę zdusić tą rękę Prawa i Sprawiedliwości raz na zawsze, pokazując, że to my mamy serce, w dodatku serce do oddania na dłoni. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Rozumiem. To ja bym zapisał, może pan zapisać, to są narządy, które należałoby w tej chwili, oczywiście chodzi o kartę dawcy. Mam prośbę. Dwa razy ślinianki, niech pan zapisze. Prosiłbym, żeby przesłał mi pan to internetem. Dobrze, to będzie tak, dwa razy ślinianka, okrężnica, jelito ślepe, dwie odbytnice były, tak? Dwie odbytnice? I oraz płuco, przy czym prawe. Słuchajcie, no i tutaj jakby musicie sami zrobić taki wywiad środowiskowy, bo to muszą być osoby niepalące, niepijące i w miarę młode. Prosiłbym o informacje przesłane internetem. Dobrze, słuchajcie, na temat zapotrzebowania organów. Poczekajcie, dobrze, musimy tylko spisać, z kim rozmawialiśmy, bo tego wymaga protokół. Wasze imię i nazwisko to jak? Jak i wasze? Moje. No pańskie. Jarosław Kaszkowiak, dyrektor Biura Zarządu Regionu Lubuskiego. Jarosław Kaszkowiak, dobra, wy jesteście lubuskie. Kaszkowiak. Kaszkowiak. A pan jest w jakim wieku, przepraszam, panie Kaszkowiak? Jaki to jest wiek? W wieku 30 lat. O, to też by się nadawało. 40, dobrze. Wy posiadacie nałogi jakieś? My nie posiadamy nałogu. A skurcze jelita? Pan miał ostatnio skurcze jelita, czy nie? Perystatyka jest w porządku? Nie posiada.
Perystaltyka, tak. W porządku. No dobra, dobra. Mhm. To wpiszcie no, też no to świetnie. Kaszle nocne jakieś? Bezdech nocny. Wydzieliny bezdech. Jakieś? Słucham? Wydzieliny czy jakieś pojawiają się, zmazy nocne i tym podobne. Wie pan, nie będę rozmawiał o tym przez telefon. Dobrze, no dobrze, to my pytania mailem. Dziękujemy dobrze. Bardzo. Dobrze, trzymajcie, pilujcie się, pa. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Jesteś porządni, dobrzy ludzie, naprawdę, no. Ale wiesz co, ten kaszkowiak trzeba zwrócić uwagę, bo 40 lat to akurat to jest to. Ale ja nie wiem, czy jeżeli to cienkie przejdzie przez internet. No, naprawdę myślisz? Ale zawsze córka. No, dzisiaj w STROK mamy trochę taki dance macabre, a wszystko jak zwykle przez premiera Donalda Tuska. Proszę państwa, no taki wyścig śniących się polityków o akceptację społeczeństwa przyjmuje już nieludzkie formy, nieludzkie. Znaczy w przypadku twoich organów to na pewno nieludzkie, natomiast jeżeli chodzi o... Powiedz mi tak szczerze, znasz mnie, widziałeś mnie nago. W całkiem niezłym stanie. Co ja mogę dać? Powiedz mi, no. Wielką ciemność, widzę ciemność. I taki wilgotny ślad. Przeszczepy organów od żywych dawców. Kochanie, ja otworzę. Słucham. Możemy wziąć pańską wątrobę, co? Taki duży, czerwono-brunatny gruczoł w pańskim brzuchu. Wiem, ale używam go. Dobre sobie. A to co? Karta dawcy wątroby. Wyjaśniać dalej? Nie. Nie mogę jej wam teraz dać. Tu jest napisane w przypadku śmierci. Jeszcze nikt z naszych dawców nie przeżył. Proszę się położyć, to potrwa chwilę. Co tu się dzieje? Ten pan oddaje wątrobę. Co się dzieje z tymi organami? Ratują ludzkie życie. On też tak mówił, że to wszystko dla dobra kraju. Według katechizmu Kościoła katolickiego przeszczep narządów jest moralnie nie do przyjęcia, jeżeli dawca lub osoby uprawnione nie udzieliły na niego wyraźnej zgody. Przyjmując za etyczną postawę szacunek, autonomii i prawo do samostanowienia istoty ludzkiej, przedstawiciele Kościoła podkreślają konieczność uzyskania świadomej zgody na donację organów. Donacje, czyli Donka. O Donka chodzi naszego. Proszę państwa, to fragment wypowiedzi na antenie Radia Maryja. Ja myślę, że w ogóle mój organizm nie miałby problemów, dlatego że jakikolwiek organ pochodzący od ojca Rydzyka zostałby odrzucony naturalnie. Prawda? Chyba, że wchłonięty, bo zdarza się też taki kanibalizm organów. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. Że jeden organ wciąga drugi? Ja to często robię, ale w nocy. Że pożeram. Dzieje się to z użyciem jelita grubego. I niestety dzieje się to z użyciem jednego organizmu. Słyszałeś o takim uczuciu zasysania, że do środka? Tak, oczywiście. To się nazywa polio. Państwa, ciekawe jest to, że w naszej kilkuletniej karierze jeszcze nigdy tam nie dzwoniliśmy, prawda? A to jest miejsce, które będzie przystankiem każdego z was. I ciebie. Nawet Bogusia Potońca. Myślisz? Tego, że chociaż mu nie życzę tego, naprawdę. Per aktualnie jest zajęty. O. Aby uzyskać Czekajmy. Połączenie, pozostań na linii. Zostań na linii. No, mamy kilka, tak. O, już jest. Tak, słucham. Dzień dobry, czy to jest Kostnica? Witam serdecznie, moje nazwisko Misiura, tutaj dzwonię z biura posła Palikota. Proszę pana, bo my się umawialiśmy z pracownikiem, który w nocy tam był, na tą wątrobę, to chodzi o 1500-1700 gram, RH plus do 25 roku życia. Ja połączę z szefem, który jest odpowiedzialny za tę sprawę. Dobrze? Momencik. Halo? Tak, słucham. Dzień dobry panu, czy to jest Kostnica? Nie. A gdzie się dodzwoniliśmy, przepraszam? A gdzie się pan chciał dodzwonić? Do Kostnicy? Do Kostnicy, proszę pana, dlatego że mieliśmy umówione sprawę z tą wątrobą. No, dziękuję bardzo, nie mamy żadnej wątroby. Pan nie ma wątroby? Przepraszam, a kiedy będzie, bo... Nie mam, sprzedałem. Proszę pana, było zamówienie na wątrobę... A pan powie, bo w tej chwili negocjujemy cenę. Jakie to pieniądze wchodzą w grę? Ile pan uzyskał? No, 25 tysięcy. Ale to jest z jelitami... A to z jelitami i żołądkiem, czy to chodzi tylko z otrzewną? Nie, to trzewno 25. Proszę pana, a proszę powiedzieć, w jakim ona stanie była? Czy to jest mocno używany organ? No już przechodzony. Ach, przechodzony, rozumiem. Dobrze, a proszę pana, co w tej chwili można by w Kostnicy? Bo tutaj poseł Palikot ma niestety ostatnio kłopoty zdrowotne. Co jeszcze jest chodzi tak luźno? Co pan by miał? Na przykład luźna okrężnica nas interesuje. Halo? Oj, wywaliłeś okrężnicę. Trzeba coś drobnego wziąć, no. Poranny wojewódzki i figurski.
WF. Ćwiczą już od rana do 10 w SC Rock. Jeśli będą zdrowe, to oczywiście tak. Ja od zawsze jestem taki, że jak mogę pomóc, to bym pomógł. Była wprawdzie kiedyś taka teoria, nawet teologicznie próbowano uzasadnienie, znaleźć, jakiego Pan Bóg stworzył człowieka, to takiego chce go widzieć w niebie, ale już od dawno odeszliśmy od tej teorii. Oj, do nieba można się zawsze stawić z pewnymi brakami, ale prawda? Ale wyobraź sobie, że pukasz do nieba, a święty Piotr mówi, Michale, gdzie twoja śledziona? Dlaczego od razu pukasz do nieba? Co pukasz w niebie? Za porównania. Do organów? A na przykład posłanka Szczepińska, widzisz ją w wyobraźni? Szczepińska. Nie, ja ją w ogóle wyrzuciłem ze swojej wyobraźni. Ale czy jest jakiś organ, który byś od niej wziął? Ja się od tego absolutnie odcinam. Petruszkę. Małą, niewydepilowaną, tonącą. Nie! Nie? Kaczuszkę. Bogatyni jesteśmy. Dobrze. W tej chwili. Strona jest bardzo czarna. Dlaczego strony prosektorium są takie smutne? Do 13. Czy ludzie przynoszą kwiatki? Proszę zadzwonić później. Forum pogrzebowe. Mapa dojazdu. No przecież kurna nikt sam tam nie jedzie, tam się dowozi. No to na cholerę mi mapa dojazdu. Nasza konkurencja, zobacz. Konkurencja, droższe trumny. Widzisz, co jest napisane? Środki transportu, no wiadomo jakie. Haron. Jak się nazywa ten, co przewozi? Haron? Oni mają naprawdę czarny humor, wiesz? Galeria, ja się boję kliknąć. Po panu przed chwilą. To będzie pracownik. The number you are trying to reach is currently... Wiesz, że jest taki zwyczaj, że jeżeli chcesz, żeby na przykład twój tata był dobrze oprawiony w kostnicy, to należy w niektóre otwory pochować zwinięte banknoty i pracownik wie, że tylko hałaś tatusia. Ale to tylko wśród Żydów i Cyganów. Ja tak zrobiłem. Całą skarbonkę tatusiowi tam umieściłem i muszę ci powiedzieć, że pięknie wyglądał. To dlatego któregoś dnia przyszedłeś taki brudny, bo poszedłeś wydłubać. I okazuje się, że tatusia mi pomylili. Właściciela jest zajęty. No zajęte, przecież ludzie non-stop umierają. Co blade? No dzwoń na komórkę! Poczekaj, no już dzwoniłem. O jest, jeszcze tutaj sprawdzimy. Nie, no prosektorium nie dzwoń, no na, coś tam... Dobrze. Jaki ma gabinet, zobacz, gabinet grozy doktora Caligari. Jezus! Dlaczego pracownicy kostnicy nie mogą się ubrać na żółto? Dobra, okej, okay, moment. Ale ładne, poczta@memento.net.pl. Proponuję, żebyście wy, słuchacze Eski Rok, zalogowali się za czasu. Pracownik dyżurny. Proszę pani, ja się jeszcze ruszam, żyję. Chcecie kupić jakieś gadżety adekwatne do naszego festiwalu? Kostnica, vis-a-vis Biedronki, widzisz? Dzień dobry, czy to jest kostnica Memento? Tak. Witam serdecznie, szpital MSWiA, Warszawa się kłania. Proszę pana, moje nazwisko Misiura, jestem tutaj szefem... Oj, no mamy kłopoty z tą kartą dawcy premiera Tuska, który podpisał w czasie tego meczu Gra o życie. No i mamy kłopoty z wątrobą. Ja połączę zresztą z lekarzem, który u nas się zajmuje transplantologią. Może byśmy coś się dogadali na jakiś barter. Dzień dobry panu, Bożudar Martenka z tej strony MSWiA. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Czy możemy rozmawiać w tej chwili? A możemy. Proszę pana, no więc z inicjatywy premiera Donalda Tuska, który oficjalnie podpisał w tej chwili tę kartę dawcy, o czym pan z pewnością już słyszał, prowadzimy taką szerszą akcję w gronie członków Platformy Obywatelskiej. Jako pierwszy z takim postulatem zgłosił się do nas poseł Janusz Palikot. Chciałbym, żeby ta rozmowa pozostała oczywiście między nami. I chcielibyśmy u pana zakupić, jako że pan z pewnością się orientuje, pan poseł Palikot jest osobą, która no, lubi zaskakiwać różnego rodzaju, nazwijmy to brzydko, gadżetami w środkach masowego przekazu. Poszukujemy wątroby. Czy u pana moglibyśmy nabyć coś takiego? Proszę pana, ja mam już nawet dane. To chodzi o 1500-1700 gram do 30 roku życia RH+, żeby tam nie było tego konfliktu. No tam chodzi o też masę przeżyciową wyższą ze względu na zawarto w niej krew, rozumie pan? Mhm. No. No na razie nie mamy nic takiego. Ale proszę pana, czy moglibyśmy u pana w takim razie się zapisać, byśmy zostawili swoje dane, gdyby pojawiła się adekwatna do naszych zapotrzebowań wątroba, to byśmy wtedy może nawiązali jakiś kontakt? No, tutaj faktura to... może być na usługi, wie pan, nawet na marketing, tu niekoniecznie musi być wpisana wątroba na fakturze, tu się je dogadamy. Mhm. No. No, można wszystkie dane podać i tego, a ze szpitalem nie za bardzo? Proszę pana, no ze szpitalem nie za bardzo, dlatego że wie pan, to jest Warszawa, my jesteśmy tutaj pod strzałem mediów i no niekoniecznie powinniśmy robić tego typu transakcje tutaj na miejscu naszego działania. Proszę powiedzieć, jakie to będą mniej więcej koszty, bo chcielibyśmy się przygotować finansowo. Znaczy nie ukrywamy, że Lublin nas trochę zaskoczył, bo tam oni chcieli 25 tysięcy i to tam chyba bez odszewnej, a my no wolelibyśmy tak zmieścić się w 15 tysiącach za całą wątrobę. Jest taka szansa, żeby te 15 tysięcy wystarczyło? No jest by tego, a może bymy zrobili jeszcze inaczej. Słuchamy. Do nas, do transplantologii i w ogóle na sekcję przyjeżdża pani doktor Daniłowicz. Mhm. Ja bym może numer
ja tylko sobie komórkę otworzę. No. Ale ona ma jakiś katalog organów, z których moglibyśmy coś wybrać? Właśnie, z nią by było, to by było, jak to się mówi, konkretniejsza sprawa. Dobrze, a może pan nam podać telefon? Już komórkę otworzyłem. Dawidowicz, tylko cofnę. Przepraszam, bo mi coś wypadło. Przepraszam, bo tutaj ma kolega, momencik, to my zaraz odzwonimy, dobrze, bo koledze coś... Momencik, podnieś krucyfiks. Weź mi zamów jeszcze nerkę, bo puściłem właśnie. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. W Esce Rock. Czy podpisał pan już deklarację oddania swoich organów po śmierci do przeszczepu? O Boże, co mnie pan tutaj tak... No nie podpisałem, szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się nad tym, nie miałem... Wie pan, ja mam w samym czerwcu 15 posiedzeń komisji śledczych. No, to jest rzeczywiście dobry wykręt Jacka Kurskiego, żeby niczego nie oddawać. Nie mogę oddać, bo lecę na komisję, po komisji. Znaczy, ja myślę, że na komisjach śledczych niepotrzebne są wszystkie organy, można spokojnie wyżyć jednego wszystkie, jednego na prawda? Pewno on nie używa, bo to widać. Proszę państwa, przypomnijmy jeszcze, co zamierza zrobić siostra Leonilla z organami Donalda Tuska, na które ma już pewien pomysł. I prawdopodobnie będą też młode flaczki jego córki. Na kilogram flaczków już pokrojonych ze 40 deka włoszczyzny, rosół, pewnie kostka rosołowa i woda. I ze 2-3 łyżki mąki. To wszystko pokrajać w paski. I teraz tak. Flaki sparzyć, czyli zagotować w wodzie. Wodę zlać. Jeżeli mamy dobry rosół, zrobić sobie dobry rosół, to dajemy rosół. Wdenne dajemy... wodę i kostki rosołowe, z tym, że jeżeli flaki są twarde, to najpierw dobrze spogotować ich same, a pod koniec dać jarzynę. I tutaj zależy, ile jest tych flaków, dolewamy tak wody, żeby to było takie właśnie płynne, ale nie znowu bardzo prawie sam rosół. Karta dawcy, proszę państwa, zamienia się w kartę dań, czyli tak zwane menu. Przypomnijmy, że z rozmowy z panem, który nam już prawdopodobnie pooferował na tacy wątrobę, wycofaliśmy się dlatego, że uważamy, że prokuratura już powinna do niego dzwonić, a nie my, dziennikarze, bo to jest audycja jednak... I tym razem się od tego nie odcinamy. Arebur satyryczna. Dobrze, jeszcze raz Kasia. Tak, Kasia Tusk. Tak. No już tak od razu, Kasiu. No patrz, widzisz. Kasia... Czekamy na tę wątrobę. Kasia, ty się nie uciekniesz przed tym, masz jakiś inny telefon do Kasi. Znaczy, dzwońcie po wewnętrznej linii do niej. Ja zdecydowanie składałbym zapotrzebowanie na zewnętrzne organy, nie, wątrobę. A nie te wewnętrzne. Jak mocno pociągniesz wątrobę, to i polecą te zewnętrzne. Mi się naprawdę coś należy, bo ja konsekwentnie głosowałem na tatę już od dłuższego czasu. To my zagramy, Kasiu, dla ciebie w tak zwane organowe... To będzie jakieś zastawki. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Poczekaj, rozłączę się tylko z Katarzyną. No, pożegnaj. To całujemy cię, Kasiu, wszędzie. Wątrobę. Wszystko to, co możesz mieć. Dobra, uwaga. Jesteś śledziona. Poczekaj sekundę. Dobrze. Dobra, okej, okay, uwaga. No, strzelaj. Śledziona B7. Trafiony, niezatopiony. Jeszcze raz możesz strzelić. Okrężnica zstępująca na B12. Pudło. To teraz ty. B7 w surowice białka. Pudło, to teraz ja. Proszę. Odbytnica z D3 w gardło B1. Oj, trafiony! Siekacze poleciały! Poranny wojewódzki i figurski. Poranny...